Dzień dobry. Ponieważ zauważyłem, że podobają Wam się filmy ze sprzętem audio, dzisiaj pokazuję wzmacniacz firmy NAD, angielskiej firmy NAD czy też NAD. A jest to model 310. NAD 310. To jest tym razem mój wzmacniacz. Własny, nie naprawiam tutaj go, bo nie ma potrzeby, ale mam rozkręconego, więc pokażę w środku. Używam od pewnego czasu i powiem Wam, że no, podoba mi się, także to tak na tytułem wstępu. Pokrótce pokażę, co tu jest z przodu, no, ale polecąc po kolei, bardzo prosty, taki ascetyczny panel, wyłącznik sieciowy, taki zwykły izostat, pstrykany. Tu mamy regulatory, czyli coś w rodzaju prostego korektora, basy i wysokie. Jest jeszcze taki przycisk Tone Defeat, który powoduje wyłączenie tej korekcji w ogóle, ale pominięcie, nie? Wtedy idzie bezpośrednio. Wejścia portable opisane, one służą chyba do podłączenia jakiegoś odtwarzacza, play record, uruchamiane tym przyciskiem, przycisk monitora, tape monitor. Dwie diody LED, jedna power, druga protection. No i przełączniki wejść, czyli w tym wypadku, w tym wzmacniaczu są to wejścia wideo, AUX, tuner i CD. Regulacja głośności odbywa się zwykłymi potencjometrami. Taki koncentryczny potencjometr jest, który ma dwie gałki koncentryczne, czyli kręcąc możemy sobie oddzielnie lewy, prawy regulować, czyli nie ma balansu oddzielnego. Wzmacniacz jest dosyć mały, lekki, waży 5 kg. Jeżeli chodzi o moc, to na 8 ohmach 2 razy po 20 W według producenta, zniekształcenia bodajże 0,005. Na 4 ohmach 2 razy po 30. Dumping factor 100. Tak to wygląda. No, wyglądają parametry. Natomiast jeżeli chodzi o budowę wewnętrzną, to zaraz spróbuję to pokazać. Mam tu zdjętą pokrywę, więc myślę, że będzie to ciekawe. Nie wszyscy widzieli urządzenia tej firmy. Więc będzie okazja. Jest to dość proste urządzenie w sensie konstrukcji. Powiem Wam, że nie ma tu żadnego układu scalonego. Wszystko jest zrobione kompletnie na tranzystorach. Także pokażę takim rzutem z góry. Rzuca się w oko na początku w oczy duże trafo toroidalne, jak na 2x20 to naprawdę niezły klocek, niezły transformator, duży toroid, czyli klasyczne zasilanie, tutaj blok zasilacza, dwa mostki, dwa kondensatory po 4700, więc wcale nie takie duże, na 63 V. No i płyta główna z napisem NAD oczywiście. To urządzenie było produkowane, dało mi się znaleźć, od 1994 roku chyba do 1997, więc połowa lat 90., druga połowa. Wzmacniacz jest tranzystorowy, jest tu sporo tranzystorów na dość małych radiatorach. Jak widzicie, to jest jeden kanał, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jak naliczyłem dobrze. Schemat możecie znaleźć, jest dostępny. Są takie rezystory dużej mocy, które się nieźle grzeją, ceramiczne. No, sekcja z przodu, jak widać, tam zwykłe izostaty, to przełączniki, coś w rodzaju takich zależnych izostatów, potencjometr podwójny, płyta. Z tyłu zaciski dość konkretne i wejścia. O, wszystko odsprzęgnięte kondensatorami ceramicznymi. No, jeszcze najadę z góry.
No, z tyłu też za chwilkę Wam pokażę. Jak to puszczę najpierw trochę, okaże, że to działa, ten wzmacniacz. Mam podpiętą kolumnę firmy Bang & Olufsen Beovox S45, w której stoi ten lampiaczek, także tutaj no myślę, że jedziemy dość dobrą półką. Żadnej profanacji tu nie będzie. Normalnie to jest mój własny zestaw, na którym słucham sobie muzyki. Natomiast za źródło sygnału posłuży odtwarzacz FIO. No, także powiem Wam, że poprzednio też używałem w filmie z Technicsem. Akurat parę sekund poleci. Tyle, ile można. Szaleć, wiadomo, prawa autorskie. Co można powiedzieć o brzmieniu tego wzmacniacza? Jak to scharakteryzować? Krótko. No, jest to takie brzmienie podobno angielskie, gdzie dominuje środek, czyli ten wzmacniacz nie narzuca jakiegoś super głębokiego basu, ani też jakoś mocno wysokich tonów nie preferuje, ale i niskie tony słychać dobrze, potrafi nieźle przyłoić basem, jak i też góra też tu jest. Także ja słucham na bardzo małych ustawieniach tej korekcji, czyli tu plus jeden jakby, nie? Te potencjometry mają tam zaskok po środku, równo basy, jak i treble. Ale bardzo przyjemnie się tego słucha. Ja przeważnie słucham jakiejś muzyki rockowej albo pop, więc odpowiada mi to brzmienie. Nie ma tutaj takiego charakterystycznego na przykład dla produktów Unitry, nie? Że jest podbicie mocne góry i dołu. Jeszcze tam sławetny przycisk kontur, nie? Czy w tym Technicsie, czy Pionierze, którego ostatnio tutaj pokazywałem, Tam też jest inaczej, a tu to dominuje środek jakby, nie? Ciepłe brzmienie z dobrą, dużą dynamiką i ten wzmacniacz potrafi głośno zagrać, bo mimo że on ma 20 W, nie? To nie jest wcale tam przy sprawnych kolumnach to całkiem daje radę, nie? No coś jest z tym, także ja to pierwszy mój wzmacniacz NAD. To jest taki z tańszej linii tej firmy. No ale na czymś tam ona tą swoją renomę zbudowała i myślę, że kupując coś takiego to się nie zawiedziecie na pewno. Pokażę jeszcze to z tyłu. To jest raczej prostota, dominuje w tym urządzeniu. Włączę sobie tylko tu kabel przed. Tutaj nie ma jakichś fajerwerków. Zawsze na tylnej ściance również. Jak widzicie. Są zaciski normalne, solidne, zakręcane zaciski. Na jedną parę głośników. No i wejścia typu cinch, CD, tuner, AUX, wideo, jeszcze jest z tyłu. No i do magnetofonu, play i rekord. Nie ma wejścia i nie ma przedwzmacniacza gramofonowego w tym urządzeniu. Także trzeba sobie jakiś zewnętrzny stosować. Ja tam mam taki, natomiast mam tutaj jeszcze gramofon Fryderyk z Unitry, którym czasem słucham, tam leży preamp.
To jest używane albo do lampiaka, albo do tego nada. Jeżeli chodzi tutaj o produkcję, to piszę tak. NAD Electronics Ltd. Designed and Engineered in London, England. Model 310 Stereo Integrated Amplifier. Custom Manufactured to NAD Specification. Taiwan ROC, czyli wzmacniacz powstał. Produkowany został na Tajwanie. Natomiast firma jest angielska. Ma siedzibę w Londynie. No. To tak. Jeszcze mi się nasunęło to, co na koniec to rozmiary tego toroida. No jest duży, nie? Jak na taki 2x20 to jest spore. Spore trafo. No, pokazuję jeszcze z tej strony. Także taki sprzęcik. A wam dzisiaj pokazuję i dajcie znać w komentarzach, czy chcecie obejrzeć kolejne. Czy w ogóle was to interesuje i jak to się podobało. Będę bardzo zadowolony i no i będzie to dla mnie motywacja, tak? Bo te sprzężenie zwrotne od was jest dla mnie bardzo ważne. No bo po prostu wiem, że oglądacie. Pozdrawiam serdecznie z Podlasia i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.